1 marca, Święto Żołnierzy Wyklętych. Zresztą my mamy dla Państwa konkurs związany z Dniem Żołnierzy Wyklętych. Książka Stanisława Płużeńskiego, Mróz, Głód i Wszy, Życie Codzienne Wyklętych, jest do odebrania dla osoby, która jako pierwsza napisze maila do osoby, która prowadziła rozmowę o tejże książce. Angelika Cudna, @gmail.com. Angelika Cudna, tak trzeba napisać, @gmail.com. Jeśli ktoś napisze na hasło Radio Wnet takiego maila, to wówczas z autografem od autora książkę Mróz, Głód i Wszy, Życie Codzienne Wyklętych będzie mógł z naszej redakcji w Warszawie przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 79, otrzymać. A jak jest Krakowa, Warszawy albo Białegostoku albo Wrocławia, to wtedy wyślemy do Państwa pocztą również taką książkę. To jest jeden element, a jeżeli jesteśmy już przy Stanisławie Płużeńskim, to mam nadzieję, że za chwilę będzie taka możliwość, że za chwilę na antenie Radia Wnet usłyszymy Tadeusza Płużeńskiego, zbieżność nazwisk z autorem książki Mróz, Głód i Wszy, nieprzypadkowy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Podchorąży zawsze zdąży na ostatnią chwilę. Dzisiaj Święto Żołnierzy Wyklętych. Święto, które jest z nami od kilkunastu lat, od kilku lat oficjalnie. Zresztą wprowadzane wspólnie przez politycznie, przez Platformę i Prawo i Sprawiedliwość i inne formacje również. Pamiętajmy, że inicjatorem tego święta poniekąd był także prezydent Bronisław Komorowski. Więc wydaje się, że jest to święto, które powinno łączyć wszystkich Polaków. Czy tak jest, panie redaktorze? No, ja myślę, że troszkę pan przesadził, panie redaktorze, bo Bronisław Komorowski taki ma związek z żołnierzami wyklętymi, chociaż deklarowany bardzo, bardzo mocny ze względu na tam rodzinne różne powiązania, ale to chyba nie do końca zostało też wyjaśnione, bo z tego co wiem, to jednak ojciec nie był żołnierzem wyklętym, bo zakończył walkę w roku 1944 na Wileńszczyźnie, a więc to było mocno na wyrost. Natomiast związek ze świętem też jest taki właściwie no, formalny, można powiedzieć, bo my pamiętajmy, że inicjatorem święta było dwóch profesorów, inicjatorami był profesor Lech Kaczyński, profesor Janusz Kurtyka. I bez nich świętować nie byłoby tego święta, a rolą prezydenta Bronisława Komorowskiego po tragedii smoleńskiej było to, że podpisał ustawę, tak? Ale myślę, że jakby nie podpisał tej ustawy, no to miałby dosyć duże kłopoty, prawda? Bo z osoby deklarującej się właśnie jako antykomunista, jako członek rodziny żołnierza wyklętego, no jakby tego nie zrobił, no to by rzeczywiście dostał po uszach. I taka rola Bronisława Komorowskiego, natomiast dzisiaj rzeczywiście tu w jednym pełna zgoda. Środowisko, które kiedyś przynajmniej deklaratywnie tak popierało ideę żołnierzy wyklętych, poparło też powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, bo przypomnijmy, że było to dziecko i Platformy, i PiS-u. No dzisiaj mówi coś zupełnie innego, prawda? I to są wypowiedzi często brutalnie skandaliczne, że dzisiaj ta sama partia mówi, że zlikwidować IPN, zlikwidować Święto Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście głośniej artykułuje to postkomunistyczna lewica, ale ten spektakl nienawiści, który ja dzisiaj, panie redaktorze, słyszę od rana, bo my z jednej strony upamiętniamy, tak, środowiska patriotyczne, państwo polskie dzisiaj też dołączyło do tego właśnie za sprawą w dużej mierze Lecha Kaczyńskiego, ale to, co się dzieje po drugiej stronie,
to było pomstę do nieba, przecież słyszymy chciałem się dopytać, na ile warto się tym zajmować, na ile to jest element, który należy wybijać, bo że 1 marca warto pamiętać o tych, którzy walczyli, bo to jest się historia, która cały czas jest niedopowiedziana i się oczywiście taka musi być, bo my o niej mówimy troszeczkę od lat 30, głośniej od lat 10. Do tej pory to jest informacja, która nie trafia, czy nie trafiła jeszcze pod każdą strzechę, dlaczego właściwie warto obchodzić 1 marca i czym dla państwa polskiego, i dla narodu, ale także dla wolności, zwykłej, codziennej wolności powinno być, czym powinno być to święto i czym powinna być historia żołnierzy wyklętych. No właśnie, panie redaktorze, no to powinno być coś naturalnego, coś oczywistego. Każde państwo, a w tym państwie każda formacja polityczna, która jest propolska, tak powiedzmy to w ten sposób, powinna szanować polskich bohaterów, uznawać ich walkę za niepodległy byt państwa polskiego, za wiążącą, za godną upamiętnienia. No ale są niestety tacy, i tutaj właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić do końca, którzy tego porządku nie szanują. Nie szanują żołnierzy wyklętych jako przez bezpośrednich kontynuatorów idei działania celów Armii Krajowej. Przecież żołnierze wyklęci to byli w dużej mierze AK-owcy. Oni rozpoczęli swoją walkę bardzo często w 1939 roku, albo włączyli się w ten nurt konspiracyjny w toku trwania okupacji niemieckiej. No więc skoro uznajemy sens walki z Niemcami, to powinniśmy uznawać sens walki tych samych często ludzi z Sowietami i komunistami. A tu się okazuje, że na przykład Romuald Reisbury no był dobrym żołnierzem, kiedy walczył z Niemcami, a stał się złym żołnierzem, wręcz przestępcą i bandytą, kiedy zaczął walczyć z Sowietami i komunistami. Więc nie chodzi tu o jego jakieś, prawda, niecne podobno czyny. Sąd RP powiedział wprost, że działał w wyższej konieczności. W stanie wyższej konieczności działał na rzecz niepodległości i wolności. Walka niestety też czasami powoduje ofiary. To była wojna, która się w Polsce nie skończyła po 1945 roku. Natomiast no właśnie dzisiaj bardzo mocno to wybrzmiewa, że wyklęci, w tym Romuald Reis, to jest przestępca i bandyta. No i co zrobić? Albo przemilczeć, albo jest druga metoda. I na przykład ja jako też spadkobierca tych idei akowskich, prawda, winowskich, no to jako bliski współpracownik rotmistrza Pileckiego dał temu wyraz, dał takie świadectwo, za co mało życia nie postradał. Ja się nie zgadzam na tego typu określenia, prawda? Ja będę protestował, nie będę chciał tego zamilczeć, tylko będę się upominał o prawdę i nie pozwolę nazywać żołnierzy wyklętych przestępcami i bandytami. I podzielam opinię moich kolegów szeroko pojętego środowiska, które czasem pozywa tych ludzi do sądu, tak? Bo nie życzy sobie opluwania ich bliskich, ich przodków, ich ojców, prawda, czy dziadków. To jest ten moment prywatny, indywidualny. A dwa, wydaje mi się, panie redaktorze, że jeżeli my mamy w ustawę o żołnierzach wyklętych, bo Święto Narodowy Dzień Pamięci został powołany ustawą, to ta ustawa nie tylko ich honoruje i gloryfikuje, ale ta ustawa daje im również ochronę prawną. Oni są ujęci w systemie i moralnym, i prawnym państwa polskiego jako osoby, którym należy się cześć i chwała, a nie wolno ich opluwać, nie wolno ich szkalować. Więc moim zdaniem takie osoby, które nie szanują żołnierzy wyklętych, które właśnie zakłamują ich historię, nazywając przestępcami, a nazywają tak często potomkowie właśnie przestępców, tak? Bo w tej wojnie, która się toczyła po 1945 roku, która była kontynuacją wojny z Niemcami, byli przestępcy, nawet zorganizowana grupa przestępcza, oni się nazywali
komunistami. Tylko ja mam pewne wątpliwości. I panie redaktorze, tylko słowo jeszcze mały dopisek. Wydaje mi się, że to nawet powinny być nie pozwy indywidualne, tylko z urzędu państwo polskie powinno ścigać kłamców, tak? Tak jak jest ścigany dzisiaj Jan Grabowski i Barbara Engelking. Nakłamali, no i powinni przeprosić, tak, odpowiedzieć za to. Tak samo wszyscy ci, którzy szkalują żołnierzy wyklętych, dlaczego taryfę ulgową stosować wobec nich, tak? Kłamią o burym, że był bandytą, mimo że sąd RP uznał inaczej, mimo że historycy IPN-u, ja nie mówię o śledztwie prokuratorskim, bo ono było robione na wniosek SLD, tak? Pod tezę, żeby udowodnić, że Bury był ludobójcą, tak? No i to udowodniono, ale mamy wiążącą opinię historyczną, tak? Że był polskim bohaterem walki z dwoma okupantami. Jeżeli ktoś tego nie widzi albo nie chce widzieć i właśnie oczernia, to powinien liczyć się z konsekwencjami, to powinno działać odstraszająco. No dobrze, to mamy, ale z drugiej strony może 1 marca warto byłoby, bo to nie są nowe argumenty, tak? To wszystko jest to samo, co się pojawia od lat 40 i 50. Nie ale ma... jak to boli, panie redaktorze, jak to brzydko wygląda, tak? Jeżeli mamy święto, mamy dzień, czcimy bohaterów, a tutaj przychodzi jeden z drugim, nie, ale po co w ogóle to święto, po co świętować i przypisywać cechy bohaterskie? To prawda, tylko wydaje się, jeżeli jest taka dyskusja, jeżeli jest tak, że w wielu aspektach dzisiaj powraca PRL, powraca tamten sposób myślenia o ludzkim życiu, o gospodarce, również przecież o stosunku do suwerenności, niezależności państw narodowych i do demokracji jako takiej, tym samym również, czy też wobec, to jakby pewnie nie jest ze sobą bez związku, że ten PRL nam w ostatnich miesiącach czy nawet latach wyłazi coraz częściej z różnych miejsc debaty publicznej, to może warto tym bardziej mówić, to już na koniec powiedzmy, dlaczego warto święcić, a nie skupiajmy się tylko na tym, żeby walczyć z czymś, co już chyba zostało rozegrane i już wraz z upadkiem muru berlińskiego na zachodzie i z upadkiem komunizmu w Polsce i upadkiem nawet w Moskwie, przynajmniej formalnie komunizmu, ta dyskusja chyba została wygrana w sensie formalnym. To na koniec pytanie o to, dlaczego pan święci 1 marca? Już odpowiadam, ale odniosę się do tego, co powiedział pan redaktor. Ta walka zdecydowanie nie jest zakończona. Widać to przynajmniej będąc na powązkach wojskowych w Warszawie. Widać to po tym, jak obok bohaterów leżą zbrodniarze, jak idąc na Łączkę, upamiętniając żołnierzy wyklętych, mijamy czy to mauzoleum Bieruta, czy grup szefa bezpieki Radkiewicza, grup Bermana, grup Luny Brystygierowej, i to chyba nie jest w porządku wobec właśnie naszych bohaterów. Ta walka nie została zakończona i w sensie symbolicznym. Nie odbiera się nienależnych orderów, na przykład mordercom Mariana Bernaciaka Orlika. Ja już nie mówię o skazywaniu zbrodniarzy komunistycznych, w tym właśnie tych ze stanu wojennego, nie wyłączając Jerzego Urbana, który za współsprawstwo powinien sobie na wikt więzienny, moim zdaniem, przejść. Ale właśnie, panie redaktorze, to jest kwestia ważna, którą poruszamy, bo jeśli mnie pan pyta, jak ja obchodzę to święto, to obchodzę oczywiście na Łączce. Fundacja Łączka, jak co roku 1 marca, organizuje uroczystości oddolne społeczno-obywatelskie. Dzisiaj na nasze zaproszenie przybył na Łączkę pan premier Mateusz Morawiecki, byli ministrowie, marszałkowie Sejmu, Senatu, historycy, prezesi IPN-u, ale były przede wszystkim rodziny, tak? Bo to jest święto rodzin, to jest święto żyjących żołnierzy wyklętych. Był pan pułkownik Waldemar Nowakowski-Gacek z nami, było właśnie szereg dzieci i rodzin z naszego środowiska. I to jest ważne, prawda, żeby podtrzymać ten obywatelski charakter, bo pamiętamy, że od tego się zaczęło, tak? Ja dzisiaj mówiłem na Łączce, dziękując bardzo
na pewno panu premierowi, choć jemu też oczywiście za coś innego. Natomiast dziękowałem przede wszystkim Mariuszowi Kamińskiemu, panu ministrowi, prawda, dzisiejszemu, za Ligę Republikańską, za to, że oni zaczęli przywracać pamięć. Tak? I potem to popłynęło szerokim nurtem obywatelskim i społecznym. Weszło w to potem państwo polskie, Lech Kaczyński, który podniósł tych właśnie opluwanych, wyklinanych do rangi bohaterów narodowych, państwowych. I to jest, no, oczywiście żałuję, prawda, i się zżywam, że nie wszyscy szanują to święto, ale to jest moim zdaniem, i tak powinniśmy to traktować, wielkie święto mimo tragedii, która się rozegrała na Rakowieckiej 1 marca 1991 roku. To jest wielkie święto polskiej wolności, polskiej niepodległości, święto antykomunistyczne wyraźnie, dlatego są takie, prawda, głosy, dlatego są takie krzyki i ataki, ale ci zamordowani, ci dowódcy, tych siedmiu wspaniałych, możemy powiedzieć, siedmiu dowódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniego zarządu głównego, oni chociaż zamordowani, chociaż przeszli koszmarne śledztwo, zostali potem w sposób haniebny oskarżeni i skazani również za współpracę z Niemcami, której nigdy nie było. Oni tę walkę wygrali, więc jest to święto radosne de facto, tak? To jest święto zwycięstwa Polski nad komunizmem. Ja to właśnie tak traktuję, nie rezygnując właśnie z tego podstawowego elementu, jakim są obchody oddolne społeczne, tak? Bo państwo też ma takie ciągotki, żeby sobie, prawda, żeby się podpisywać pod tym wszystkim, żeby nawet zabierać, zawłaszczać. I na to nigdy zgody nie będzie, tak? To jest święto wolnych Polaków, bardzo dobrze, że szanowanych przez polskie państwo, że dzisiejsze państwo polskie jest w stanie docenić i tych bohaterów, i ludzi, którzy tę pamięć wywalczyli od 89 roku. Najważniejsze jest, żeby to jednak był ten element społeczno-oddolny, tak jak to święto się przez lata rodziło. Tadeusz Purzański był gościem Popołudnia Wnet. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.